Hej, z tej strony Czyliks i zapraszam Was do następnego odcinka z Cywilizacji 5. To już będzie szósty odcinek, jeżeli dobrze pamiętam. No, więc kończymy turę w Paryżu. O, wy nie macie co robić. To idźcie tu coś zrobić. Na przykład. W Paryżu się kończy jakiś cud świata, tu się kończy budowa warsztatu, a wreszcie się nic nie kończy, więc no. Następna tura. Tu przez Lyon przechodzą moje jednostki. Nie wiem, co Japończycy w ogóle tu robili. Czy chcieli coś pozwiedzać, czy nie wiem. Ta świątynia nie ma sobie równych w całym świecie, a wieże, zdobienia i całe wyrafinowanie, które mógł stworzyć geniusz człowieka. Więc co jest, zbudowaliśmy koszt w kulturze i złocie podczas kupowania nowych pól jest zmniejszony o 25% w każdym mieście. To był główny tego bonus. Tego zbudowania, ale nam chodziło tak naprawdę o coś innego. A dobra, tutaj w Troyes sobie zbudujemy targowisko. Ja myślę, że targowisko będzie dobrym pomysłem. I w sumie zauważyłem, że Troyes, jakby było jeden w prawo, to wydaje mi się, żeby stało w Paryżu, tam gdzie w prawdziwym świecie u nas Paryż jest. A czy w sumie Paryż tak gdzieś tutaj bardziej, tak tu gdzieś bym powiedział, że jest Paryż. O, a tutaj wydaje mi się, że jest Polska, znaczy Warszawa, albo gdzieś tu. Trudno stwierdzić na tej mapie, ale w Paryżu zrobimy i sobie zbudujemy Notre Dame. To jest aż 10 zadowolenia, a pamiętajmy, że połowa zadowolenia idzie z nadwyżki do na punkty kultury. Tak naprawdę jeszcze więcej. W Torres mam więcej już ludzi, czyli też więcej. Chcą też diamentów. Aby diamenty zrobić, to bym musiał kogoś podbić czy coś. A na razie tego nie będziemy robić. Jeszcze zobaczę, na czym utrzymanie jednostek, budowli, utrzymanie ulepszeń dróg. Aha. No ale połączyliśmy Orlean z naszym z naszym Paryżem, co mi się bardzo podoba. Jeszcze połączymy Tyres, czy jak to tam, Troyes, i będzie super. No więc jednak mają tylko jedno miasto, to trochę bardzo słabo. No. Musimy na tym jakoś przeżyć. Tyr i Japonia zostają sojusznikami. Rio de Janeiro jest atakowane. Chodzi o najostrzejszych kijach? Ja? O. Dariusz jakiś słaby. Szkoda by było, gdybym go zaatakował, prawda? Też tak myślę, że byłoby bardzo słabo. Więc przypadkiem przejdę tam jednostkami, tak przypadkiem, przypadkiem. Tak tutaj na przykład. Albo tutaj. Tak przypadkiem tam sobie przejdę. Jeszcze tu bym jakieś katapulty. Albo zbrojnych sobie kupił. Jeszcze zaraz mechanikę, więc będziemy mieli lepsze rzeczy, możemy robić. Barbarzyńcy ich atakują. No okej, dobra, tam poradzicie sobie, myślę.
nie sprawi wam to większego trudu, Rio de Janeiro. No, mechanikę czas mamy. To najlepsze narzędzie do oświecenia umysłu człowieka i uczynienia go bardziej racjonalną, moralną i społeczną istotą. Więc mamy mechanikę. Możemy robić kłuszników. I szybciej po drogach się przemieszczamy, co mi się bardzo podoba, ponieważ budujemy w sumie teraz bardzo dużo dróg. Czyli będziemy szybciej jednostkami się poruszać. Czekajcie chwilę. Górę trzeba kliknąć. I tu. Wybierz badania. Animacja jest. Ja bym chciał jednatura. Okej. Rozwalimy tutaj tych barbarzyńców. By sobie jakieś ekspy zdobyć czy coś. Jednostka bez rozkazów, nie ma żadnej. Ale zobaczymy jeszcze. Gandhi nie żyje? Handel. Nie, jest normalnie Gandhi. A, przewinąłem po prostu. A ja się dziwię, że nie ma Gandhiego. Zawino. Dobijemy targu. Z Dariuszem się na nic nie będę umawiał. A z Waszyngtonem. Waszyngton ma minus 15 natura. Więc go zostawimy już z tymi długami. Tutaj kupię sobie trebusz, ponieważ po drodze jak będzie szła katapulta. No trebusz by się już nam przydał bardziej niż takie o. Gandhi ukończył Chichen Itza, coś takiego. Zrobiliśmy kompas. Jakiś Holmes. Możemy przystań i więcej złota z rybaków. To ważne. Sobie rozwalimy też jakichś barbarzyńców. O nie, dwóch, no, trzech nam zabił. Ten jaki agresywny pojechał. Tak, oddamy jednostkę Quebecowi. Kogo? Gdzie jest Quebec? Tu jest Quebec. Przyjazna. Super. Pikinierzy. Ty tutaj na razie czuwaj. Ty tutaj przejdź. Tu coś sobie zrobić. Tutaj bym zrobił. Świątynia, by więcej kultury zrobić. I jeszcze w drzewie technologii fizyka opracujemy, byśmy mogli lepsze katapulty robić. I w sumie katapulcie zatrzymamy ruch, albo w sumie katapultą, normalnie, zwykłą katapultą zaatakujemy. Co nie mogą nam zrobić przecież. Tutaj będziemy budować drogę dalej. Jak już wszędzie pobudujemy te drogi lub inne rzeczy, to myślę, że może nam to zaowocować różnymi rzeczami fajnymi w następnych turach, erach, czy czegoś tam. Jeszcze tutaj bym kupił nie kuter, nie osadników, tylko zbrojnych, katapulta. Katapultę bym kupił, tylko muszę wyjść i wejść. Koniec otwartych granic, koniec daniny od Gandhiego. Trochę słabo. Dublin dał mi jednostkę, konnicę mi dał. Przyjaciel. W Leonie zbudujemy sobie akwedukt. Myślę, że będzie dobrym pomysłem. W Orleanie niech zbudują cyrk. Cyrk to dodatkowe szczęście. Znaczy zadowolenie. Zadowolenie mamy. Tutaj
złotą erę i też mamy dodatkowe punkty na kultury. Same dobre rzeczy. Tyr i Gandhi prowadzą wojnę. Oda, Nandunga i Gandhi prowadzą wojnę. O, zbuduj tu obóz. Nie wiedziałem, że go tam nie mamy. Niech to pójdzie. Czy no tam bym chciał, żeby poszedł? A, jeszcze tu możesz pójść. Przyjmij ustrój. Wolność wyznania weźmy. I teokracja. Tak, i weźmiemy też teokrację. I z kultury mamy już drugi część do projektu Utopia. Co mi się bardzo ogólnie podoba. Teraz jemy mecenat. W kontaktach z państwami i miastami zmniejsza się o 25% wolniej niż normalnie. Będą szybciej się zmniejszały przeciwników też. Przyjaźnie z tymi państwami i miastami, co mi się oczywiście bardzo podoba. Ty podjedź tu. Zobaczymy, czy stąd byś mógł strzelać. Ty teraz się nic nie rób. Ty się teraz nic nie rób. Polska język taka trudna. Przyjdzie czas, za to zapłacicie. O, na ciebie akurat polowaliśmy, więc stary, nie wiem, czy ci to wyszło na dobra. Ciekawe, czy nam zniszczyli. O nie, zniszczyli nam katapultę! O nie, zniszczyli... nie, najgorzej! I następna wojna? Ej, stary, no... Dobra. To wy tutaj... robicie to. Ty idziesz nas bronić tutaj. Koło... Wenecji. Dobra. W ogóle złota nie dostajemy, ale dobra, już tam was. Nie potrzebuję was tak naprawdę. I tak w planach miałem was zniszczyć, więc... Gdybyś przeszedł się na północ... Ze wszystkimi wygrywasz. Ty też idziesz tam. Więc... W Wenecji, Paryżu, gdzie bym zbudował jakąś jednostkę? W Paryżu kupujemy... Nie, jeszcze nie kupujemy. Zaraz będzie fizyka, kupujemy trebusza. Trebusze myślę, że sobie poradzą. Z kim tam walczymy? Z tymi. Nasi pikinierzy myślę, że sobie poradzą. Teraz tutaj walczymy z jakimiś innymi pikinierami. Zabili naszych. A jeszcze mamy ciężko zbrojnych tam już. Już musi się udać. Dobra, robotnicy. Tutaj. Buduj droga. Ty. Wracaj do... Co ja ci zrobiłem? Wracaj do Paryża. W Wenecji. Mur? Czy ja chcę mur? Targowisko zrobimy. Stań tutaj. A ty stań tutaj na trudnym terenie, żeby utrudnić przeciwnikowi dostanie się do nas. Filadelfia. Trzeba ją rozwalić. Dziękuję. Wy się tu szybko uleczcie. Robotnicy, robotnicy. Uśpi. Ty. Podjedź tu. Jest bezpieczny atak. Więc jeżeli kupimy sobie... tu mamy katapultę.
Ej, to stary, ty się przesuwasz tutaj. Ty na razie czuwasz. Tutaj bierzemy sobie astronomię, żeby wejść w renesans. Ale wielka, tu mamy tutaj wielką wojnę. Na swoim terytorium dostrzeżono. Dobra, tam jacyś wojownicy słabi. Umowa naukowa. W sumie? Zgadzam się. Nie mamy z tobą wojny. To jest jedyna postać, z jaką nie mamy wojny. Tu nas mogą ostrzec, co jest bardzo ważne dla nas. Żebyśmy się dowiedzieli, gdzie mogą, czyli o dwa od miasta mogą nas ostrzelać. Myślałem, że na naszym terytorium nie mogą nas ostrzelać, ale jednak myliłem się. Ty idź tutaj, jakąś farmę zbuduj czy coś. Ty ulepsz swoją jednostkę. Tutaj kupujemy trebusz. Jedną turę musimy zaczekać, żeby móc zbudować trebusz. W Orleanie budujemy sobie zbrojownię. Zbrojownia? Czy koloseum? Zbudujemy sobie koloseum. Ty ostrzelasz wroga. To sobie myślę. Będziemy mógł straty robić. Żeby sobie nie myślał, że ma za dobrze. Z Wenecji jeszcze strzelamy wroga. Myślę, że samo miasto sobie poradzi z nimi. Więc... Ten tego. I się jeszcze ulecz. Teraz w Lyonie sobie postawimy trebusz. Wróg się zbliża. Tu się pewnie zbliża, no ale... Myślę, że tak naprawdę już jest tak wymęczony, że nic mi nie zrobi. Nie może atakować wręcz, brak terenowej premii do obrony. Musi ustawiać, żeby ostrzec. Ograniczony zasięg widzenia, minus 1 do zasięgu widzenia. Przemę przeciwko miastom i zaokrętowanie. Heksy wodne. Nie mam pojęcia, co to jest heksy wodne, ale brzmi fajnie. No pewnie jakieś statki, które mogą strzelać. Czy tak myślę, no. Stajcie tu i przygotowujecie się do strzału. Wybierzmy tu produkcję. Ty tutaj zbuduj sobie świątynię, która daje bardzo fajne bonusy nam. I sobie będziemy ostrzeliwać biednych robotników, żeby nie budowali tutaj przypadkiem. Jeszcze expo dostajemy, ale fajnie. Następna tura. To niedobrze, ponieważ może teraz większe siły na mnie posłać. Twój wpływ na Dublin słabnie. To też niedobrze. Stawaj tutaj. Ty, idź w górę. Rozwalimy wszystkich tutaj wojowników. Żeby sobie nie myśleli, że coś mogą, jak nie mogą. Ty strzelaj robotników, żeby już skinęli sobie. Żeby jak największe straty zrobić przeciwnikowi. Ponieważ to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Z Wenecji nie strzelałem. Gandhi, Tyr zawierają pokój. Ale tak, bo teraz katapulty mają w środku. A trebuszem się odsuniemy. Wyjedziemy tutaj. Myślę, że tak zrobię. Szlak handlowy zrobiony. A tutaj zbudujcie tartak. To ty stajesz tu. Okej. Ty możesz wjechać do miasta? Nie możesz. No to ty się przygotuj do strzału. Jeżeli możesz coś ostrzelać, to strzelaj. Nie możesz. No to nic nie rób, no sorry, no. Czasami się tak zdarza.
No i strzelamy w robotników. Jest ich coraz mniej. Jeszcze na tym expa sobie zdobywamy. I ty ciągle z Wenecji zapominam, żeby ostrzelać wroga. Dobra, ty stąd na pewno uciekasz, jeżeli w ogóle przeżyjesz to. A coś mi się nie wydaje, żebyś to przeżył. Bo jeszcze tu mają dwie jednostki. No właśnie. Czyli zginęli. Ale myślę, że tamte trybusze dosyć spokojnie poradzą. Trybusz to jest jednak moc. Nic nie rób. Wy wracacie się do ojczyzny. Trieriema strzela tych tutaj. O, i rozwaliliśmy. Bardzo dobrze. Będą musieli sobie nowych zrobić. Robotników. Ty wchodzisz do miasta. Fortyfikuj do uzdrowienia. I następna tura. Z Wenecji nie ostrzelałem. Dobra, rozwalić te katapulty na początku. Potem to zapis wspaniałych idei ludzkości. W tej obszernej księdze swe miejsce ma nie tylko każdy symbol religijny, ale także każda myśl człowiecza. Mamy nowe zadowolenie. W Paryżu pojawia się wielki inżynier. To super. A mamy w ogóle 41 zadowolenia. Wow. Wow, wow, wow. To jest bardzo dużo. Sobie rozwalimy tutaj te katapulty. Myśmy mogli wszystko spokojnie sobie budować. Więc tutaj bym jeszcze... Trebusz, mogę budować? Tu mogę. Dobra, robotnicy, tutaj zbuduj mi tartak. No i tak w trójkę na mnie idą, to gucio mogą mi zrobić. Ale jeszcze póki jeszcze nie zapomniałem, to Wenecją ostrzelamy wroga. Tego ostrzelamy, bo jest nieufortyfikowany. Więc jeszcze gdzieś produkcję. W Paryżu produkcję trzeba wybrać. Hutę sobie zrobimy. Tak, huta będzie bardzo dobrym pomysłem. Nie zrobimy sobie szybszej produkcji, tylko zamiast punktu handlowego postawię sobie tutaj fajne rzeczy. Miękki inżynier doceniony przez Kuala Lumpur. A no tak, bo oni prosili o to, żebym miał wielkiego inżyniera. Co, no nie możesz nikogo strzelać, więc sobie idziesz do mnie do Paryża. Ty budujesz manufakturę na trudnym terenie i się leczysz. No, będziemy sobie strzelać do niego. Może się kiedyś wyekspimy czy coś. Poziom trzeci, doświadczenie 60/60. Okej. Sobie zrobimy tak. Ostrzelamy wroga. I w Wenecji zrobiłbym trebusz. Trebusz bym zrobił? No trebusz bym zrobił. Wieści państwa miasta. A no tak, bo oni chcieli, żebym miał katapultę. Znaczy ten... Nowa umowa naukowa. Persja, Japonia. Wróg się zbliża. Jestem ciekawy, kto ma najostrzejsze kije w tej chwili. Ale to za sekundę sprawdzimy. Tej zbrojnymi pójdziemy tam do Ameryki. No, Filadelfię trzeba rozwalić. No dobra, Trebusz. Ty strzelaj w... Ostrzelajmy tych. A ty
Rozwal tych, o. Tutaj, żeby sobie nie myśleli, że coś mogą. Bo nie mogą. W Orleanie. Zbrojownię już zbuduj tam. O, posiadł nie może wykonać ostrza ponad przeszkodami, pod warunkiem, że inna jednostka ma cel w pobliżu. O, mobilność, straż. Zobaczcie, może być leczona poza własnym terytorium. O, zasięg. 3, celowanie. Myślę, że zasięg im zwiększa, by mogli dalej strzelać. Myślę, że to mi się może bardzo przydać. Znaczy Trierama, Trier, nie, coś tam. Nie myślę, że będzie jakoś super mi potrzebna. No ale zawsze lepsze coś takiego niż jakieś takie słabe jednostki, no. Chyba rozumiecie. To jakoś chodzi. Wróg się zbliża. Gdzie? Zaraz popatrzymy sobie. Tutaj tartak budujcie. O, i teraz na drogi poszliśmy. Więc zaraz tu będziemy u was. Słabiaki. I ostrzeluj. Ostrzelaj tego. Ty też go możesz tylko ostrzelać, więc go ostrzelajmy. Ty możesz ostrzelać robotników lub wielkiego człowieka. Albo możesz... Nie. Ostrzeliwuj. Wielkiego człowieka. Bum. Jednostka bez rozkazów, ty. Ty sobie strzelaj w niego. Bo czemu by nie? Następna tura. O, i astronomia zrobiona. Wróg się zbliża. Jakby w sumie do mnie podeszli, to by było fajnie. Heroj żagiel rozpiął i był wzdęty. Siadł u steru i biegle przez ciemno odmęty ludź kierował. Okej, no to mamy astronomię. Każdy, kto pragnie założyć państwo i ustanowić w nim prawo, musi zakładać, że wszyscy ludzie są źli i gotowi pokazać swą podłość, gdy tylko dostaną ku temu okazję. No, to mamy renesans. Jak słyszeliście, jakiś cytat. Ty byś się jeszcze uleczył. Ty byś sobie ostrzelał kogoś tam. Jakiegoś tam słabiaka. Dobra, wybierz tutaj produkcję. Niech on buduje sobie. Spichlerz, dodatkowa żywność. A żywność jest bardzo ważna. Jeszcze bym... Czekajcie chwilę. No i co ty robisz, typie, no? Jak zawsze, raz się źle kliknie i... całe wszystko wy... Idzie się. Pali, przepraszam was na chwilę. Więc ustrój sobie przyjmiemy, znaczy na początku technologię jakąś wybierzemy. Myślę, że proch strzelniczy chcemy. Wtedy niby muszkieterzy są. Ale... W sumie jedzenia to pieniądze. Dobra. Idziemy w rycerstwo. Przyjmiemy jeszcze ustrój. Mecenat. Wszystko wolniej spada, więc jest super. A ja w tym momencie żegnałbym się z wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.